Hej, witam was, jestem Demogames i tak, jesteśmy na Kogamie, dosłownie. Dobra. No nic, Kogama, serwer polski, wszystko. Jest tu parkour, jak się nie mylę. Tak, to jest parkour, 100%. oprócz parkoura jest tutaj różne rzeczy. Aha, dobra. Zatrucie. Na najłatwiejszym. Na moim dawnym kanale był właśnie seria z Kogama i to tak trwały to długo na Kogamę. I ogólnie chciałbym poprosić jeszcze właśnie Montedo, jeżeli to oglądasz, to by było fajnie, jeżeli byś to oglądał. Jeżeli nie, no to cię niech roller trzaśnie. Nie no, żartuję. Chodzi o to, że po prostu jakbyś mi zrobił tutaj miniaturkę kanału, tego co ci wysłałem na poczcie, to by było super. No i co, tyle. O, masakra. Ale jestem słaby, pogorszyłem się w tej Kogamie, to mocno. Bardzo mocno. 60 FPS-ów? Nie, 40 zbija. Malutko. Bardzo malutko FPS-ów. A to jest rozrąbane. To i Bonnie i Sherry. Aha, pozdro. Nie no, dobra, pierogi. Ogółem, jeżeli byście się pytali, że jakiego mam fajnego skina, ja to kupiłem, to kiedyś ten skin był po prostu na wyprzedaży, no najlepszy skin był zaznaczony. I ja bardzo chciałem mieć skin na Deadpoola, patrzę, o fajnie, kupię z tego za 250 zł, załadowałem sobie content i mówi się trudno. Wydałem kasę na to, żeby mieć grę, potem zacząłem grać w Minecrafta i tak się stałem maniakiem Minecrafta i tak naprawdę no to tylko teraz na Minecrafcie spędza dużo gier, dużo czasu, ale myślę, że poprawi mi się to i będę także na Kogamie. Jeżeli się spodobała ta seria, no to właśnie na Kogamie też będę dużo spędzał czasu. No i ogółem link do Kogamy macie w opisie. Jeżeli chcecie, no to wiecie. Bierzcie co chcecie. Ja chciałbym, żebyście po prostu mieli dużo rzeczy tutaj i żebyście mieli jakąś szansę w ogóle, żeby mnie spotkać. Mam tutaj dużo serwerów i dużo znajomych nawet. 10 level jak widzicie. No i właśnie o to chodzi, że bardzo często tutaj grałem, jak już mówiłem. Grałem tutaj jak normalnie rower jeżdżący kołami po asfalcie. No i ogółem tyle. Będę tutaj nagrywać także z wilami, tak myślę, jeżeli mi podacie swojego skate'a. Może kiedyś będzie jakieś tutaj oszusty robić, jak się wykombinuje. Ponieważ z oszustów nie chyba najwięcej jest na was. Co jeszcze? A, to zawsze był właśnie problem. To jest tam doskoczyć normalnie jak 5 kratek w Minecrafcie. No nie no, 4 kratek. 4. Bo na 5 kratek się, jak myślę, nie da dołączyć. O, Polak jakiś przyszedł. Oskor. Ja pierdzielę, ale jestem słaby. Najgorszy. Wręcz. Kiedyś napisałem, że kończę z Kogama. Bardzo złe to było, ponieważ no, skończyłem z moim najlepszym grą. Ja tutaj przejdę raz to i pokażę wam jeszcze tutaj minigamesy. Ponieważ to jest najsławniejszy polski serwer na Kogamie, to chciałbym zaprezentować go dzisiaj. Pewnie wszyscy, którzy grali już w Kogamie, na pewno znają ten serwer. Choby, że nie spędzali aż tak dużo czasu i nacisnęli przypadkowy serwer i sobie tam grali, to to jest najsławniejszy serwer parkour na Kogamie. Właśnie ostry. Ostremu schakowali konto podobno. Nie wiem, czy to jest prawda, ale pewnie tak. I bardzo źle. Źle, słaby jest w to. Och, i tak, robię tutaj skiny, bardzo dobrze robię tutaj skiny nawet.
mojej skin dawne, co jest teraz tylko podrobiłem, co bardzo złe też było, to właśnie miał około 16 kupujących, jakoś tak, ale nie jestem tak sławny na programie, dlatego nie miałem tak mało kupujących. I starałem się naprawdę długo, ponieważ około kilka dni spędziłem na właśnie owym skinie. No, i o to chodzi, że jeżeli chcecie skina na tym programie, no to możecie się odezwać do mnie. Ja wam to zrobię za darmo, tylko że będę musiał też zbierać złota, więc będziecie musieli mi trochę złota przesyłać. Tak jakby. Jak się nabija złoto? Nabija się złoto po prostu kupując różne rzeczy. Będziecie musieli mi nabić 250 zł, żeby kupić jakiś skin. Ja wtedy wam zrobię. Wiem, że nabić 250 zł to jest dużo, ponieważ to jest mega dużo, jak chodzi o programy. Oby, że będziecie nad tym spędzać tak dużo czasu, że aż nawet będziecie mieli lepsze wyniki niż ja, to wtedy na 100% to się uda zrobić. Tak. Ojej. Kolejny problem. A w tym zawsze byłem dobry. Nie wiem, dlaczego spadłem. Jakoś to w Minecrafcie mi nie świerzbi, a w Kugami zaś wręcz przeciwnie. Ponieważ to jest ten dłuższy skok taki. To jest spoko. On tam skacze na około 3 kratki najwięcej? Nie, 2 kratki chyba. 2 i trochę, jak się nie mylę. Tak 2,5. Więc tak mało jak na Minecrafta. Czyli, bo w Minecrafcie na 4 kratki skacze, a jak na dół, no to jeszcze więcej. Znaczy to jest więcej takich broni bardziej realnych. Nie tak jak w Minecrafcie same miecze. Tutaj jest miecz, bazooka i inne rzeczy. No i fajć. Tam będzie zła, ponieważ tam jest bardzo złe. No i tyle mówię. Ale jestem przyzwyczajony, żeby naciskać kontrola, jak się sprintuje. Normalnie z Minecrafta tu mam. O, hops. 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 Dobra. Mam to. Mam checkpointa. A troszkę ścinki mam. Kiedyś to może przy nagrywaniu. W ogóle Frapsem nagrywam. Więc polecam Frapsa. Naprawdę spoko nagrywa. I Camtasia też polecam, jak chodzi o montowanie. Tylko, że trzeba wtedy rekorda się od razu instaluje, więc wiecie. Więc to zajmuje. No i chyba nic z tego, z tych jeszcze moich nagrywaczy. W ogóle pozdrawiam ogółem Montezo, ponieważ to jest naprawdę spoko krafi. Pozdrawiam także Lolek Maciekę, Radka, czyli Radara, Haliego i na pewno tym bardziej Warteda, ponieważ to jest mój najlepszy kolega i z nim na pewno każdy go zna, ponieważ Wart jest geniusz. Szczerze, muszę tu przychodzić. Dlaczego uważam, że Wart to jest geniusz? Ponieważ zrobił dużo dla mnie. Jest moim najlepszym przyjacielem, choć w szkole to niekiedyś debywał nim. I tym bardziej chciałem, żebyście wbili na kanał Michaela. Link do niego macie w opisie. I Michael złamał rękę, podobno, jak się nie mylę. I chcę, żebyście mu tam zaskoczyli tym subskrypcjami. On ma tam około 40 subskrypcji, więc proszę was, żebyście mu dobili trosineczkę więcej. Miejcie do tej gry. Nie no, żartuję. Oczywiście stąd nie trzeba tej gry. Chodzi o to, że no...
Michael to spoko koleś. Ostatnio mi napisał, że on o nim zawsze zapominam, więc teraz sobie przypomniałem, że Michael tutaj chciałem właśnie o tym powiedzieć. I no i co? To jest tyle na temat Michaela. Proszę, żebyście po prostu mu nabili tam dużo subskrypcji. Jest są pierdziele. Nie wiem, jak to teraz przejść. Z powrotem. Jest tak trudne. Kiedyś ten parkour był o wiele łatwiejszy. Ale jak mu ukradli konto, no to koleś podrobił się pod ostrego. Albo to jest ostry, nie wiem. Ale tak się jak dzieciak zachował. Troszkę. No i właśnie... Nie dość, że ostry zrobi tego parkoura, to jest jeszcze Polakiem, jak już powtarzałem o tym naszym Polaku, konującym cuda na Kogamie. Jest. Wow, skupienie totalne. Ach. Jeszcze na Kog. Nie, naprawdę, a tam była meta. I pozdro. Mogli dać tam też checkpointa. Mnie zaraz ktoś dogoni. Wow, 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 wow. Jakaś babka była też na końcu parkour. Chyba ją widzę. Widziałem jej nick. Widziałem. Aleś podrobiłem. Dobra, wiecie co? Zabijam się. To jest koniec tej miłej atmosfery. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Narka.